zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, rachunek dla Chińczyków za ich eksperyment z kapitalizmem nadchodzi bardzo wkrótce. Także zachodnie kompanie czy rządy nawet muszą się przyszykować na to, co się będzie działo. No i te wybory. No, Trump no to sobie by poradził i poradzi sobie z Chińczykami. Nie ma wojny ekonomicznej. Jest po prostu nieporozumienie celne, dlatego że Chińczycy płacą ich towary, kiedy przychodzą do Ameryki, no to w Ameryce oni płacą 2,5%, płacili 2,5% cła. A dlaczego? No dlatego, że Ameryka traktowała przez ostatnie 50 lat Chiny jako kraj uprzywilejowany, jako kraj rozwijający się. No przez 50 lat oni się tak rozwinęli, że oni z tych pieniędzy, które zarabiają na eksporcie taniego badziewia do Ameryki i nie płacenia podatków, oni kupują amerykański dług. Także to jest też po prostu paranoja. Firmy, produkty amerykańskie, które jadą do Chin, no to tam są odsłony 25%. No i co się dzieje? No dzieje się tak, że wszystkie te kompanie chińskie, no to są kompanie wojskowe, to są kompanie partyjne, to oni się zorientowali, że ZSRR jako komunizm, no to oni, normalny komunizm powinien nastąpić teoretycznie według Marksa jako następna lepsza faza kapitalizmu. Także jak jest forsa, jest później tą forsę się dzieli elegancko, jest komunizm, jest socjalizm, a później jest komunizm i już jest idealność, tak? Jest to utopia, no ale tak to miało być. Akurat komunizm nie wystartował w Niemczech, tak jak wszyscy przewidywali, w przemysłowych Niemczech, tylko w rolniczej Rosji. No i Chińczycy się zorientowali, że biedne Chiny nie wprowadzą komunizmu, no bo jak zaczęli wprowadzać komunizm, no to 60 milionów ludzi umarło z tego głodu, z tego raju na ziemi, no i oni zaczęli poluzowywać. No i teraz bogaci kapitaliści, no nie kapitaliści, ale bogaci ludzie, Chińczycy, no to teraz zaczyna się dla partii Komitetu Centralnego, no to oni widzą, że ci bogaci przemysłowcy, czy ludzie, którzy prowadzą te kompanie, są zagrożeniem. No bo taki hybrydowy, mieszany model kapitalistyczny, autokratyczny, to no przy takim komunizmie, kapitalizmie, no to najważniejsze to jest ta siła, to siła i ta władza, tak? To jest ten cel, który przyświeca komunistom. Oni są, to jest jedna partia i oni chcą mieć kompletną władzę. Tam nie ma demokracji, tam nie ma żadnej opozycji, tam jest tylko komunistyczna, lewacka władza. No i oni tylko mówią, no żeby już ludzie nie byli głodni, no to poprowadzimy. No i poprowadzili. To tyle tylko, że ci kapitaliści, no pseudokapitaliści, chińscy kapitaliści, no to oni prędzej czy później zaczynają żądać jakichś takich osobistych praw do własności prywatnej, wszystko to, żeby było zabezpieczone od autorytarnego rządu. Także ten kapitał w rękach tych przedsiębiorców, no to jest jakaś polityka, a polityka jednak nie pasuje scentralizowanej władzy komunistycznej. No i ci komuniści się zorientowali, no oni popuścili, bo oni do lata 80., 90., 2000., 2010, przepraszam, no to oni tak wszystkim pozwalali do miliona, dwóch milionów dolarów, no to pozwalali tam ludziom zarabiać. Tam dużo tych Chińczyków miało te szczęki, miały te bazary, zaczęli otwierać najróżniejsze małe sklepiki, przedsiębiorstwa, no ale później tam wszedł Zachód z kapitałem. No i na dzień dzisiejszy komuniści się zorientowali, że jednak muszą wrócić do tej kontroli tego prywatnego sektora. Jak oni to robią? Oni zaczynają wsadzają swoich komisarzy partyjnych do prywatnych kompanii.
tak jak zawsze był sekretarz partii w każdym zakładzie, no to dzisiaj jest sekretarz partii we wszystkich, zaczyna być we wszystkich firmach prywatnych. Nie ma czegoś takiego jak brak sekretarza partii. No to jest ten stalinowski, gierkowski, bierutowski, jaruzelski po prostu system. Tam zmuszają ich do zapisywania się do tej partii komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, kiedy nie ma tych praw obywatelskich, kiedy nie ma jakiegoś takiego cywilizowanego systemu sądowniczego, te wszystkie prywatne kompanie, to one nie mają żadnej niezależności od rządu w Chinach. To jest po prostu państwo my, a my to państwo. Tak komuniści po prostu mówią. I jakiekolwiek tam sprzeciwy czy żądania uzyskania praw obywatelskich, no to jest zagrożenie dla komunistów. No i komuniści będą to tak niszczyć. Tak jak Gomułka mówił, że obetnie tam rękę, czy jak to tam było. Chińczycy, no ta zmiana, zmiana z tego zachęcania do inwestycji zagranicznej i inwestycji i produkcji wewnętrznej w kierunku kapitalizmu, no to już tak się stało. To już historycznie tak było w Rosji, w sowieckiej Rosji od 1921, czyli 4 lata powiedzmy po rewolucji, do 1928, no to w Soviet Union, czyli w Sowietach, Była taka polityka poluzowania ekonomicznego, no i to pozwoliło na to, że sprywatyzowali rolnictwo trochę, małe sklepy, sklepiki, no jakieś małą produkcję. Taki tymczasowy powrót do tego wszystkiego, to się nazywało to nowa ekonomiczna polityka, to był ten NEP. Długo to nie było. Ale to pozwoliło przez te 7-8 lat na to, że Ruscy, że Sowieci nie umarli z głodu. To było coś, co oszczędziło makabry w Związku Radzieckim. No ale w 1928 roku Stalin w zasadzie odkręcił to wszystko. Odkręcił to, skolektywizował ziemię, zrobił wszystkie te kołchozy, polikwidował bardziej takie prosperujące i lepiej działające farmy rolne, rolników w zasadzie powysyłał na do gułagów i tak dalej. No, to była ta tak zwana wojna z kułakami, tak? Także jeżeli ktoś miał tam 2 czy 3 krowy, no to po prostu był wrogiem ludu. No jak to się skończyło? Skończyło się to tak, że Rosja musiała importować zboże, żyto, pszenicę i to wszystko z Ameryki. Taka paranoja jest. W Chinach ta liberalizacja, czy te poluzowywanie, no to zaczęło się rządami Deng Xiaoping, no to była taka dziwaczna sytuacja, makabryczna sytuacja. W 1969 roku w jednych z rejonów tych Chin ludzie w kołchozie umówili się, że w zasadzie kołchoz kołchozem, no ale oni podzielą tą działkę, oni podzielą tą ziemię pomiędzy tymi rodzinami, no i każdy będzie produkował ile będzie chciał, ale połowę będzie musiał oddawać do państwa. No i jak to w każdej grupie, tam 30-40% ciężko tyrało, ciężko pracowało, no i ciężko produkowało, no i zostawiało sobie połowę, a połowę dawali do tego kierownictwa, tego kołchozu. No i te raporty były po prostu, i te jedzenie było wysyłane tam do wielkich miast i tak dalej. I to tak, ci co pracowali ciężko, no to dużo więcej tego mieli. Mieli jakieś tam nadwyżki, to zaczęli tam sprzedawać tam na jakichś tam lokalnych bazarkach. Ci co im się za bardzo nie opłacało, czy nie chciało pracować, no to ich nikt tam
mnie żywił, no bo każdy im mówił, masz ziemię, to sobie zapracuj, tamten pracuje, to ma, nie przychodź do nas, żebyśmy my ciebie żywili. Także jak on nic nie naprodukował, no to nic nie dawał do wspólnego, no ale nic też nie brał ze wspólnego, także że to był taki, jak nie rabotajesz, to nie kuszajesz, to po rusku znaczy, jak nie pracujesz, no to nie jesz. No i to było takie właśnie podejście. No ale co to spowodowało? To spowodowało, że Deng Xiaoping w tych raportach patrzył, że jest gdzieś tam taki kołchoz, który nieprawdopodobnie produkuje i wysyła te żarcie i produkuje dużo więcej. No i pojechał tam. I tam pojechał, ale co się okazało? Wszyscy ci ludzie, co tam pracowali, no to oni się tak umówili, że w zasadzie oni tak doszli do wniosku. Jest to na tyle nielegalne, że mogą przyjechać i nas zabić, tak? No ale nie zabiją nas wszystkich. Zabiją powiedzmy paru z nas. Także wszyscy, co nie będą zabici, muszą się zaopiekować dziećmi tych, którzy byli zabici. No i w takiej makabrycznej umowie. No i on przyjechał i popatrzył się, mówi, no to genialna sprawa. No i tak się właśnie zaczął ten cud komunistyczny. Wzięli w latach 1980, no to była już Solidarność, to była Polska, to był papież i tak dalej. W 81 roku, no to był stan wojenny. Oni popatrzyli się na Polskę, mówią, no co, stan wojenny, a u nas głód, bida, smród i ubóstwo. 40 lat temu w Polsce stan wojenny, a do Chin zaprosili firmy zachodnie. Tyle tylko, co oni zrobili, oni mówią tak, okej, możecie u nas produkować, możecie u nas robić, no ale pierwsze, co musicie zrobić, musicie nauczyć naszych robotników, musicie nauczyć naszych techników, musicie nauczyć naszych inżynierów i musicie pokazać nam, co wy robicie. No i wszyscy, te wszystkie firmy mówią, och, w Ameryce produkujemy, kosztuje nas tam 5, 10 czy 15 dolarów za godzinę robotnika, a tutaj kosztuje 5, 10 czy 15 centów, no to fantastyczna sprawa. No i zaczęli to produkować, a Chińczycy się patrzą, zaczęli to kraść, cokolwiek wszyscy przynieśli te papiery, wszystkie te dokumenty techniczne, to oni popatrzyli, zaczęli produkować buty, czy jakieś inne skarpetki na rynek amerykański, na rynek zachodni, a na drugiej zmianie produkowali z tym na rynek wewnętrzny, po prostu kradli na potęgę i jedyne, co mogli, no i długo nie zajęło, żeby te lokalne firmy po prostu wygoniły te wszystkie firmy międzynarodowe. No, wszystkie te firmy państwowe, tych wszystkich partyjniaków, no to było ciężko subsydiowane i oni po prostu później po jakimś czasie zaczęli wychodzić na świat i oferować te same towary za pół ceny, tak? Także to była niesymetryczna, to była po prostu niesymetryczna ekonomia, to nie był wolny rynek. Tak jak powiedziałem, 2,5% cła dla Chińczyków w Ameryce, 25% dla Amerykanów w Chinach. Można... Czystym przykładem jest to, co zrobili z Uber, no ale jak się popatrzy na te wszystkie, na eBay, nie ma eBaya w Chinach, jest odpowiednik, skopiowali do końca. Amazon skopiowali do końca, PayPal skopiowali do końca, Facebook skopiowali do końca. Oni na tych platformach, na tych internetowych, komputerowych firmach. No ale to było ze wszystkim, to Nike, nie Nike, elektronika, układy scalone, to wszystko właśnie w ten sposób było zrobione. No teraz Zachód się troszeczkę budzi, no i ten przepływ kapitału zaczyna być troszeczkę spowolniony. No czy to jest koniec tego handlu, koniec tego kapitalizmu? No nie do końca, tak? No bo to się nie zlikwiduje do zera. To do zera to już się nie da rady, to już jest tak wciągnięte, ale zacznie się zmieniać. No ale ta wolność, nawet ta wolność tych dyrektorów, tych wszystkich inżynierów w tych fabrykach zaczyna być ograniczona przez Xi Jinpinga, no bo on zaczyna brać właśnie kontrolę polityczną na tej ekonomii. Była taka firma Ant Group, no to miała być puszczona na giełdę. Komuniści powiedzieli, że nie będzie, no i nie będzie. Także te wszystkie firmy zachodnie, które ciężko zainwestowały w komunistycznej Republice Chin,
no to, to w Republice Ludowej Chin, no to, to oni muszą być przygotowani na wszystko. Teraz nie wiadomo, czy nie będą jakieś oferty. Słuchaj, musisz nam to odsprzedać, te wszystkie fabryki i tak dalej. No i może dostaną 10 centów z każdego dolara. Szczególnie, że zaczynają kontrolować przepływ pieniędzy z Chin. W Polsce kretyni pozwalają, żeby ta forsa wypływała z Polski. No, a w Chinach Chińczycy powiedzieli, że nie. No i jak to się skończy? No może się skończyć konfiskatą. Może się skończyć konfiskatą tego, co Deng Xiaoping zapoczątkował. No to to dzisiejszy przywódca po prostu weźmie i Xi Jinping załatwi tych naiwnych idiotów, którzy pojechali tam inwestować. No prawda jest taka, że te kompanie, że nie ma polityki bez ekonomii, nie ma ekonomii bez polityki w przypadku Chin, to nie ma rozdzielenia. A to takie było zrozumienie. Kiedyś to było takie zrozumienie 20-30 lat temu, 40. Nixon w sumie zaczął to proponować, żeby Chińczycy nie umierali z głodu. No to jak się Ameryka włączy trochę do Chin, no to Chiny będą troszeczkę przyjaźniej patrzyły na USA zamiast na Rosję. No i od tego się zaczęło, tak? 40 lat temu, to jest w zasadzie w ramach naszego życia. No i wszyscy sobie tak myśleli, a polityka polityką, ekonomia ekonomią, także, że to jest wolny rynek, no ale to jest fikcja. To była po prostu kompletna fikcja. No i nigdy nie było tego dystansu pomiędzy ekonomią i polityką w Chinach, a teraz to już w ogóle to się wszystko złączyło razem. Dużo tych firm państwowych chińskich, no to oni opanowali bardzo takie krytyczne przemysły. No i co się stanie z tymi wszystkimi, którzy dawali pożyczki, tak? Wszyscy ci wierzyciele z Zachodu. No jak dużo tych firm zaczyna upadać, no bo one nie wyrabiają się w obsłudze tego długu, no to partia komunistyczna, partia chińska powie, likwidujemy kompanię, firmy zachodnie niech się pocałują w nos, rząd chiński to dołoży, podmieni, wszystkie nowe firmy się zrobią, no i całe te miliony, miliardy, tryliony, które firmy zachodnie inwestowały, będzie można spisać na straty. Tak, także firmy zachodnie to nie są konkurentami w Chinach. Tam nie ma wolnego rynku. Firmy są po prostu straszone, ścigane, no bo interes państwa jest najważniejszy dla partii komunistycznej. No i partia komunistyczna zrobi wszystko dla swojego kraju. Po prostu oni jakimś tam dziwacznym sensie kochają te Chiny, no i automatycznie chyba nienawidzą Zachodu. No i do tego doprowadzili, że mają tyle forsy, że już im odbiło. Odbiło na tyle, że budują te wyspy, atakują Tajwan, atakują Hongkong, opanowali Hongkong. No i konfiskata tych zachodnich dóbr w Chinach jest możliwa, że niedługo coś takiego się stanie. No ale kongres powinien wziąć się za to jakoś, kongres powinien się przyszykować, żeby popatrzeć, jeżeli zaczną się konfiskaty, żeby całą tą gospodarkę traktować jako chińską państwową i później, jeżeli Chińczycy skonfiskują cokolwiek w Chinach, no to sądy amerykańskie powinny nakazywać odszkodowania na terenie Ameryki. No to już jest ostatnia deska ratunku będzie, no ale to kongres powinien zacząć się przyszykować. Jeżeli Biden będzie wciśnięty tym złodziejstwem, no to coś takiego się nie stanie. Przy Bidenie, no to Biden jest po prostu przekupiony, jest skorumpowany kompletnie, no i Ameryka zostanie wyrolowana. Także jeżeli głosowałeś na Bidena,
no to widzisz, co to jest. Doprowadziłeś czy doprowadziłaś do tego, że Ameryka będzie po prostu zlikwidowana przez Chińczyków. Ekonomicznie. Także to jest płacz i zgrzytanie zębów. No mam nadzieję, że jeżeli głosowałeś na Bidena, no to troszeczkę się pukniesz w głowę, że to była wielka pomyłka. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Zdrowia dla tych, co głosowali dla konserwatystów. Dziękuję, że głosowaliście na Trumpa. Dziękuję, że głosowaliście na wszystkich republikanów. Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.